Mama, widziałaś? Tam za stogiem jest jakiś jeleń schowany. Ja? No oczy mu się świeciły. Chodź zobaczyć. Idziemy. Szybko. Chodź. Czekaj. Tam siedzi gdzieś. Po cichu, tylko nic nie mów. On tam gdzieś jest. Nic nie mów, cicho. Widzisz? Siedzi. Zobacz. Za stogiem się schował. Widzisz, jak on tak może? O, padło mi. Obudowa. Gdzie jedziecie? Nie wiem. Nie wiesz. Już powinniśmy wracać. No. Jadą chłopaki w świat za chwilę. Posiano. Tak, mafia się zjechała. Nie? Tyle się namnożyło tutaj. Ja znowu, ty. Ale ja dzisiaj nagrywam, co? Muszę to w rękę wziąć. Mam śliskie spodnie i mi wylatuje. O! Andrzejek, a ty nie idziesz do swojego ciągnika? A drogę ci będą wskazywać. Tak, bo ostatnio przyjechałem. A, na serio? Ja musiałem zawracać przyczepami, to problem. No, zobacz, no. No wąsko. Co sądzisz o Michałowej kukurydzy? Ruszyła teraz, co? Teraz ruszyła. No. Nie? Fajna teraz się robi. Żeby tak jeszcze padało, nie? No, już teraz na razie. A to jest mokro, to żyje mokro. No jeszcze, jeszcze jest, ale u nas wiesz jak to na tych piachach. Raz, dwa, nie? No. Siąknie. No. Taki. Chłopaki się poszczepiają i będzie. Jadą po siano. Jeszcze tyle Michał pokazuje. Nie poczuł. Już będzie, już będzie. Thank you.
jedzie, kurczę, nie czeka na was. Marcin jedzie. Oje. Chłopaki, pysiano. A dzisiaj to zbieramy, dzisiaj jest wtorek wieczór już. I to zbieramy, bo co, jutro jeszcze pogoda, to w stogu sobie niech postoi ładnie i jutro po południu się okryje ten stóg flizem, a w czwartek ma niby padać, to już by było ładnie. No zobaczcie, jak lucerna już, kurczę, duża się robi, nie? Jedzie Marcin, jedzie Mariusz. Myślicie? Czapek da sobie radę? Chyba tak, co? O, teraz jasność mi się lepsza zrobiła. Szesnaście bolotów siana, czapek chyba da radę, nie? Dwa razy autosem D46. Jedna na balonach, jedna na dwudziestkach. Nawet są hamulce i światło. No tak nie dopychaj, bo mnie przyczepę popsujesz. Ta niebieska jest moja, ta siwa jest Mariusza. Szkoda, że Andrzej pojechał, by była taka kurcza akcja, bym nagrał, bo akurat ja tam jeździłem, to nie miałem czasu nagrać, ale teraz jak Mariusz podjeżdża, to mam czas. No i nagrywam, dlatego coś dla widzów, żebyście mieli, wiedzieli, co się u nas dzieje. Ale pojechał tym tą Dirkę Marcin, kurczę, ja tak idę, to nie mam chyba tutaj w tym telefonie żadnej korekcji tych wstrząsów, więc która będzie trzęść, więc na razie przerwa. Zbieramy siano. Ja tam mam już. Andrzej już pojechał z przyczepą 60. Marcin teraz ładuje, Mariusz podjeżdża. I tak to się u nas odbywa. Andrzej już ma. Ostatnie baloty. Baloty. Ogólnie tak, siano nie dostało deszczu jako siano. Ale w poniedziałek właśnie to sprasowałem, w sumie tydzień temu w poniedziałek, czyli po tygodniu to zbieramy. No i teraz to sprasowałem i na drugi dzień wpompowało. No i co? I trochę musiałem odczekać, żeby to owiało, obeschło.
I tak to wygląda. Tu jeszcze pasy jakieś podniosę, żeby nie zostawić, bo kurczę. No a znowu będziecie, widzowie, pewnie niektórzy pisać, a czemu mi ten styk z przodu? A nie zdążyłem go odhaczyć, jeszcze równałem wczoraj i dzisiaj sobie i mówię, a pojadę na tej drodze, to będę miał styk. Nie? To jest taki wąwóz, jak widzicie, tylko trochę przejazdu. Przejedzie Andrzej swoją 355 turbo. Pięknie jedzie. Kichacz słychać, jak kicha. O! Jeden zestaw jest. Zobacz, jakie niebo dzisiaj jest, nie? Różowo, niebieskie. Piękna pogoda. Piękna pogoda, ja. Widzę, że jesteś pierwszy. Szukałem system. Marcin sobie załadował, a ja swoje odhaczyłem i zahaczyłem jego. A, widzisz. Nie miał nic do gadania. A, czyli zobacz, jakie niebo, kurczę, księżyc, o, ale fajne. Różowiutkie. Jadę następnie, jest 22:15. Słychać ciapka, słychać turbo. 1014, zobaczymy, kto tam pierwszy pojedzie. Ciapek. Mariusz jedzie. A z daleka słychać jeszcze turbo. Michała. A za ciapkiem jedzie John Deere, a wtedy dopiero Michał. Mało już to zobaczycie, bo to jest ciemno, ale chociaż dźwięk. Marcin teraz John Deere'em i Michał. 2014. Szkoda, że jest ciemno. Ale fajnie przyczepy poustawiane, jedna koło drugiej. Ale super to wygląda. Thank you.
Michał jedzie. Aha. Marsz, chce chyba live'a zrobić, albo nie, nie wiem, zobaczymy. I co, robisz live'a? Jest trochę osób? Zaczęło się? Tak. Ktoś tam jest? No ja nie widzę. Leszek jest. O, Leszek jest. Cześć, Leszek! Ja tu dzisiaj z pola. Hello. Słychać nas? Kiedy żniwa? Jak przyjdzie na nie czas, to będą. Siano zwozimy. Co tam u was słychać? Widać tam jeszcze tego ciapka i 60? Każdy ciągnik przywiózł po dwie przyczepy. Także razem 8 przyczep. Andrzej już pojechał do domu, a też był. Jak jest dobry ciągnik, to i dobrze slipa zbije. Tam palca nie idzie wsadzić w środek. Drogi, bo jedzie Miodzio. A, Miodzio! Uciekać! Gdzie ja mam teraz się schować? O! I złota pompa Andrzeja! Marcin tam jeździ. Trochę po ciemku, już prawie nic nie widać, ale wiadomo, jest ciemno.
Jeszcze jeden ciapek przyjechał. Ale nic nie widać już. Tu musi ryczeć ciapek. Ciapki muszą ryczeć. Tu musi, wiesz, grać. Jak mafia, to mafia. Podjedzie ciapeczkiem. Zobacz, jak on stoi, jak on na mnie patrzy, jak on na mnie patrzy tu. Michał idzie do ciapka. Czeski film normalnie. Marcin już w gotowości, widły do góry. Będziemy się z wami żegnać pomału. Trzeba będzie iść spać, żeby rano wstać, jak Bóg da. O, kurzy się już za Marcinem z tyłu. Kurzy się, kurzy. A tyle deszczu spadło. Tak tu wam nagrywam przy dźwięku ciapka.
fajny dźwięk, co nie? Uwielbiam. Co zostało? Ostatki. Ale zobacz, jak się kurzy, a tyle deszczu dało, nie? Zobacz, jaka tam jest mgła. Nie wiem, czy będzie widać na kamerce. Widzisz? Nie, na łąkach? No, to nie widać chyba. No, chyba widać. Mama, widziałaś? Tam za stogiem jest jakiś jeleń schowany. Ja? No, oczy mu się świeciły. Chodź zobaczyć. Idziemy. Szybko. Chodź. Czekaj, tam świeci gdzieś. Po cichu, tylko nic nie mów. On tam gdzieś jest. Nic nie mów, cicho. Widzisz? Siedzi. Zobacz. Za stogiem się schował. Ty. Ale ty. Na rykowisko. Chodź, zobacz bliżej go. Widzisz go? Ale bydle. Proszę na was, patrzcie. Ja, jaki dziki jeleń. Pa, pa. I tym miłym akcentem kończymy film. Na razie, drodzy widzowie.